Wczoraj jakaś afera była, albo nawet nie, przedwczoraj, że coś kierownicę źle trzymam. Szaleństwo. Słuchajcie, jako że już jestem, to musimy zacząć od najstarszych rzeczy, czyli od koreańskich magnesów. Koreańskie magnesy przekazuję dla Was sztuk. Dla znajomych jeszcze mam, no powiedzmy trzy. Trzy sztuki koreańskich magnesów są do rozdania. Oprócz tego z koreańskich rzeczy jeszcze mam pikantne, no nie zupki, tylko makaron pikantny. Tak jak obiecałem, jedną sztukę też idzie dla Was. Jeszcze mam nie otwarty, taki jakiś makaron. Też nie wiem jeszcze jak to przygotowywać, ale mogę już zrobić akcję rozdawniczą. Nie wiem czy to wszystko za jednym razem zrobić czy w kawałku, ale nie, zróbmy za jednym razem, żeby nie kombinować. W mailu, który macie w opisie filmu, podajecie, rozumiecie to, co chcecie dostać. Magnes, pikantną albo łagodną. O, może w ten sposób, żeby było wszystko jasne. Magnes pikantna albo łagodna. I ja powybieram ileś tam osób, tyle ile mam. 4 magnesy plus 2 te produkty w torebeczce. I od razu robię taką akcję, że wysyłam to. Ile? Dzisiaj ten film się pojawi kiedy? W poniedziałek. No, to powiedzmy, że w środę będę wysyłał. Kto pierwszy, ten lepszy. Jak będzie więcej niż 4 i 2, no to będę wtedy jakoś tam randomowo to wybierał. Dowiecie się, do kogo idą rzeczy w kolejnym filmie, jak będę to wysyłał. Tego jeszcze nie robiłem, wygląda tak. Tutaj też jest pokazane, że trzeba najpierw makaron ugotować, odcedzić, potem dodać ten sos, ewentualnie sobie jeszcze dorobić jajeczko. Może to zrobię w przyszłym tygodniu, bo sam jestem ciekaw, jak to będzie smakowało. Dajecie mi też wskazówkę, żeby wyrzucić ten kocioł, który mam i kupić sobie nowy. Pierwsza rzecz, niefrasobliwym byłoby wyrzucaniem urządzenia po 4 latach. Tym bardziej, że nie kupiłem go na złomowisku, kupiłem jako nowy i miało pracować lat 25. A po drugie, wymiana czegoś takiego nie jest rzeczą prostą, bo trzeba przebudować całą kotłownię. I to się łączy z dość dużym rozpierdolem, żeby to wszystko ogarnąć. Poza tym taki kocioł kondensacyjny też nie kosztuje 5 zł, bo to jest w granicach 8 kafli do 10 trzeba wydać, tak więc postaram się go jeszcze naprawić. Zobaczymy, co jutro facet powie z serwisu. Może mu się uda i będzie po problemie. Pierwszy dzień takiego ostrego słońca i mój uchwyt pod kamerę drukowany z drukarki 3D przez Konrada się nie rozpuścił, taka informacja ciekawa. A oprócz tego dzisiaj fast foodowo będzie dość mocno, fast foodowo, no trudno nazwać to fast foodem, bo to już fast na pewno nie było. Może z fast foodowych newsów to takich, że podobno się pojawi burger mistrzowski w Maku za chwil kilka. I oprócz tego ważna kwestia, bo w weekend w Kielcach, kto z Kielc jest, to niech sobie go wpisze do kalendarza, sobota, niedziela następna, to jest food trucki pod galerią Korona. To jest dobry prognostyk na nadchodzący weekend, że będzie coś fajnego do testowania i na to się generalnie nastawiam. Ale, tak naprawdę dzisiaj dzięki namowom Żorża, bo kilka dni temu żeśmy się przez przypadek zupełnie spotkali na mieście w tej samej pizzerii pod Trójką, gdzie uraczono nas dość dobrą pizzą. Jak zwykle dobrą pizzą, można bym powiedział. No i wskazał mi, że pojawiły się koronne smaki, taka nowa restauracja w Kielcach. No i zachęcał mnie, żeby przyjść i potestować. I dzisiaj żeśmy się właśnie w tej restauracji zjawili. No i potestowałem trochę. Słuchajcie, co było zamówione? Pierwsza rzecz, której myślałem, że nie dożyję, a udało się dożyć, jest woda unlimited, bez płacenia, za darmo. Tak jak to w innych cywilizowanych krajach się zdarza, że tą wodę dostajemy, to tu jest tak samo. Byłem mocno zdziwiony, dostaliśmy solidny
spanek z wodą. W momencie, kiedy żeśmy go opróżnili, wjechał drugi, a potem nie było go na paragonie, bo tyle była ciekawa sytuacja, bo się nad tym nie zastanawiałem, bo zamawiałem wodę, bo jak wiecie, słodzonych nie pijam. A potem było zaskoczenie, że ta woda jest w ogóle unlimited i nierozliczana. Tak więc duży plus za takie podejście do klienta, to mi się podoba. Najbardziej mnie wpienia właśnie, jak idziecie, zamawiacie wody, dostajecie 200 ml. Czy to jest w ogóle jakaś kompletna kpina, jeszcze za 8 zł. A tu, proszę bardzo, wazon macie do wypicia. Na kaca idealna sprawa. Oprócz tego widzicie, jak wygląda menu. Też to, co lubię, kolejna opcja. Ogólnie cały lokal wygląda fajnie. Bardzo dystyngowanie, elegancko, a jednocześnie nowocześnie. Trochę byłem zagubiony, bo wskoczyliśmy w krótkich spodenkach ze spaceru. No i generalnie nasz strój nie korespondował z powagą lokalu. Ale nie było z tego tytułu żadnych perturbacji, nikt nam drzwi nie wskazał, tak więc spoko. Trochę może takie niedopatrzenie, ale nie sądziłem, że tak będzie wykwintnie w środku i po wykwintnym wystroju spodziewałem się, że będą i arcywykwintne ceny, a tu okazuje się, że menu, tak jak mówię, też lubię opcje krótkie, jasne, zwięzłe, treściwe, nie mamy 300 stron z tysiącami pozycji, tutaj wszystko na jednej otwartej karcie widzimy, pozycje ciekawe i rozsądne cenowo zarazem, trzeba to sobie powiedzieć. Pierwszą opcją, jaką przeeksperymentowałem, to była zupa z topimamburu z takimi chipsami z pietruszki. Oczywiście pewnie wszystkim jest topinambur znany, to są takie, no, nazwijmy to, słodkie ziemniaki. Spodziewałem się, że zupa będzie słodka, ale tutaj trzeba uprzedzić, że nie każdy jest na to nastawiony i nie każdemu może ta zupa smakować. Ja ją z przyjemnością zjadłem, aczkolwiek pewnie jej nie ponowię, bo jakoś szczególnie w moich smakowych doznaniach się nie uplasowała wysoko. Niemniej jednak warto spróbować. Słodka konsystencja takiej kaszy mannej, w środku troszeczkę gęstsza, na zewnątrz troszeczkę rzadsza. Smakuje, tak jakbym powiedział, kasza manna posłodzona na śniadanie. Tak bym ten smak tutaj sklasyfikował. Kolejną opcją pojawiła się sałatka z suszoną kaczką. I tutaj muszę powiedzieć, że już połączenie bardzo fajne. Suszona kaczka weszła do mnie na pewno na listę przebojów, bo jest arcy dobrze przygotowana, arcy smaczna. Generalnie objętościowo sałatka nie jest może duża, ale nie występuje ona jako danie główne, tylko jako przystawka, tak więc nie należało się tu spodziewać wiadra z sałatą i nie wiadomo czego. Tak więc również sałatka bardzo, bardzo pozytywnie. Wszystkie przyprawy, orzeszki, pini, słuchajcie, cały ten dressing, którym to było polane, winegret taki z jakąś tam nutką smakową, bardzo w porządku, to mi się podobało. Kolejnym elementem, który był przeze mnie doświadczany, to było tagliatelle z warzywami i tak jak sama nazwa wskazuje, było to tagliatelle z warzywami. Również na mojej liście to nie wystąpi, ponieważ nie jestem fanem, jak wiecie, bardzo dużej ilości warzyw. Tutaj po prostu sprecyzowałbym to krótko, makaron tagliatelle z delikatną nutką oleju plus do tego warzywa i to w takiej dość niewielkiej ilości. Generalnie ta akurat pozycja na mnie nie zrobiła dużego wrażenia. Następną opcją jest coś, co no, skradło moje serce, czyli kanapka koronna z ozorami. Ja wiem, że sama nazwa ozory to już generalnie predysponuje ten posiłek do tego, żeby go nie spożywać i sam pewnie jeszcze kilka lat temu miałbym opory, żeby coś takiego przyjąć, ale okazało się, że mięso fantastyczne w połączeniu z dodatkami, z tą karmelizowaną cebulą, innymi elementami, które macie wyszczególnione w menu, które wam pokazałem przed chwilą, robią dość dobrą robotę. Niestety bułka tutaj nie jest w stanie udźwignąć tego ogromu mięsa i wszelakich dodatków. Tym bardziej, że jest tam zastosowana bułka z dziurką w środku, czyli taki, można powiedzieć, bajgiel nowojorski i po prostu no, trochę nam te wszystkie elementy tej kanapki wyciekają. Prawdopodobnie byłoby tutaj lepszym wyzwaniem zjedzenie tego za pośrednictwem noża i widelca, ale ja jako, że lubię po prostu jeść całość tego, co kucharz przygotuje, czyli lubię całe spektrum tej potrawy przetestować, spróbować, jak ono się komponuje razem, nie osobno, że osobno jem chleb, czy tam bułkę, osobno jem mięso, osobno jem dodatki. Wszystko tutaj komponowało się bardzo dobrze. Mięso rozpadające się, naprawdę ta pozycja
kompozycja przypadła mi do gustu i to, jeżeli kogoś nie przestraszy nazwa, że to są ozory wołowe, to zdecydowanie Wam polecam, żeby coś takiego sobie spróbować. Miałem mieszane uczucia właśnie jeśli chodzi o czas oczekiwania, bo dość długo trwało przygotowanie tych potraw. Na szczęście jesteśmy w restauracji, nie w fast foodzie i okazało się, że były jakieś drobne problemy techniczne na zapleczu, za które zostałem przeproszony i dodatkowo wjechała porcja lodów. Również lody bardzo, bardzo smaczne. Ja akurat wiecie, że słodkiego nie jem, tak więc sobie jedną łyżeczkę tylko spróbowałem. No i jak najbardziej lody w porządku i dało się, jak widzicie, taką sytuację załagodzić, gdzie klient się już denerwuje, już tutaj sobie notuje, że tutaj się czeka, nie wiem, 40 minut na jedzenie, ale każdemu może się coś przydarzyć, jakaś niespodziewane problemy techniczne, a wystarczy wyjść, powiedzieć, przeprosić, a jeszcze taka rekompensata zdecydowanie dobrze na klienta wpływa. A i ważna sprawa dla tych, którzy są lokalnie, gdzie on się znajduje, jest to przy ulicy Polnej. Tam macie adres, wam dałem i stronę internetową, możecie sobie tam menu zobaczyć, ale ulica Polna to jest pomiędzy Warszawską a ulicą Radiową, czyli to jest na wprost wjazdu do galerii Korona, na parking piętrowy, nie ten wjazd, który jest przy Rądku, tylko ten taki bliżej ulicy Warszawskiej. Myślę, że to też będzie jasne i bez problemu do tego lokalu traficie.